Witajcie, Black Sabbath Warpix, Best Riffs Ever. Tam są po prostu, to jest jeden z po prostu genialniejszych utworów, jaki w ogóle słyszałem. Tam jest parę fajnych riffów, które zagram. Pierwszy riff to jest taki, który mi się podoba bardzo. Znaczy pierwszy motyw to w ogóle mamy początek. Ja sobie go zawsze tak interpretuję, że sobie, bo tu mamy slajd z 5-7 do 7-9, mamy... Tam wygląda, tam wiadomo, że jeżeli chce się dokładnie zagrać, to wypadałoby popatrzeć sobie tak na tabę, dokładną rozpiskę. No, bardziej to traktujmy jako ćwiczenie, takie coś powiedzmy o Best Riffs, to mam akurat taki motyw z tego Warpix. Bardzo fajny motyw jest, jeszcze tutaj. Tu gramy na dwóch najgrubszych strunach, 10-12, slide do 12-14. I później mamy takie staccato zagranie, 15-17, 14-16, 13-15. I ostatni, po krótkiej przerwie, 12-14. Później kolejny riff, to jest to, co mówiłem na samym początku, bardzo mi się podoba. Taki ten motyw jest, a później mamy... To jest taki riff, który jest naprawdę prosty, mało dźwięków ma, ale przez ten rytm po prostu jest niesamowity. Głównie to tak, mamy puste, najgrubszą strunę, szóstą, pustą. I slide z 12 do 0. Po prostu slajdzik. Ty, 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 pusta struna, ty, 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 ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy pusta struna, slajdzik 12 do 0 i później cztery razy pusta i bending na najgrubszej, na trzecim progu. Raz, dwa, trzy, cztery i cztery, cztery uderzenia i bending na trzecim. Mamy na strunie czwartej, czyli strunie D, mamy 2-0. Tylko to musi być tak krótko. Tydy. I później znowu 4 pustą, najgrubszą. I na drugim progu, no to co przed chwileczką, czwarta struna, 2-0.
I najgrubsza na trzecim. Tylko tutaj bardzo ważne, tłumienie tym nadgarstkiem prawej ręki, bo gdyby nie to, to byłoby coś takiego. Tłumienie. Trzymamy cały czas. Wyobraźcie sobie, przyklejamy po prostu nadgarstek do strun. Tak jakby był na kleju, na magnesie. Oj, błąd. Tak, w momencie uderzenia dźwięku, żeby wybrzmiał, bo na przykład te dźwięki na drugim progu, przepraszam, coś mnie czka, na drugim progu i na trzecim progu, gdybym tłumił, nie słychać tego, więc te dźwięki na drugim, na trzecim progu muszę podnieść na nadgarstek, stąd ta ręka tutaj chodzi, no, cały czas jest przyklejony, a w momencie uderzenia tego drugiego dźwięku, drugiego progu, te power chordy paranoida, Black Sabbathu. Oni bardzo często się przewijają właśnie te motywy tutaj na 12 progu i bardzo często przewijają się motywy slajdów albo chociażby uderzeń na 12 progu. Później mamy. Dobra, czyli tak, ogarnijcie sobie te motywy tutaj. Jeżeli jakiś błąd robię, spoko, możecie poprawiać, nie musicie poprawiać. Ważne jest to, żeby te motywy po prostu potraktować jako ćwiczenia na takie riffy. Bierzemy gitarki sobie, po prostu śpiewamy. Szybciej niż w oryginale, troszeczkę. Także dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach wszystko, co tam uważacie za stosowne. Najlepiej sugestie nowych filmów, nowych lekcji. Zasubskrybuj kanał też jak najbardziej, ten dzwoneczek kliknij. Będzie zarąbiście, a ja piję moją kawę z metalu. Także dobra, dzięki. Papatki.